W ten chłodny i ponury listopadowy dzień mam przyjemność zaprezentować najnowszy wypust amerykańskiego producenta kolumn głośnikowych Klipsch, który mam nadzieję rozświetli nieco aurę i wleje w nasze serca troszkę ciepła. Produkt ten to półkowe kolumny z serii Reference o symbolu R60M, którego do tej pory bardzo brakowało na rynku, ponieważ nie było żadnego tańszego odpowiednika RP600M2. Klipsch, wypuszczając tak zwane monitory frontowe oparte o głośnik 16,5 cm i wycenione poniżej 2000 zł za parę, pięknie wypełnił lukę i automatycznie wskoczył do ligi najlepszych budżetowych podstawkowców na świecie. Jeśli chodzi o stylistykę oraz zastosowaną technologię, to nie może być tu zaskoczenia, gdyż oba te aspekty są dobrze znane z dostępnej już jakiś czas odnowionej serii R, a w szczególności modelu R600F, bo to chyba im najbliżej do omawianych tu maluchów. Kolumny prezentują się naprawdę świetnie wizualnie i jak cała grupa Reference występują tylko w czarnej okleinie. Na pierwszy rzut oka wydają się nawet większe od starszej siostry RP600M, choć to tylko złudzenie, bo wymiary mają niemal identyczne. Powoduje to bardziej prostokątny i agresywny front z elegancką magnetyczną maskownicą. Ciekawym zabiegiem stosowanym już od pewnego czasu przez Klipscha jest obłożenie spodniej powierzchni okleiną korkową, zapobiegającą drganiom oraz chroniącą podstawę przed zarysowaniami. W komplecie nie znalazłem żadnych nóżek ani choćby gumowych podkładek, więc projektanci uznali, że tyle wystarczy. Na dnie kolumny znajdziemy także gwinty pozwalające zamocować kolumny do firmowego stędu, a jeśli ktoś miałby ochotę użyć sprzętu jako kolumn efektowych i zamocować je na ścianie, to także możemy to zrobić za pomocą gwintu na tylnej obudowie znajdującej się poniżej portu Bass Reflex. Pod owym Bass Reflexem umieszczono także standardowo terminale głośnikowe. W tym przypadku zdecydowano się na pojedyncze gniazda. Brzmieniowo kolumienki wpisują się w to, za co od wielu lat lubimy Klipscha, czyli mocny i sprężysty basior i dość wyraźną górę pasma, za którą ciągle odpowiada tuba oparta na aluminiowej kopułce wysokotonowej. Od razu trzeba zaznaczyć, że nie jest to już ostra i wbijająca się w głowę natarczywa góra. Mam wrażenie, że przez gabaryt tych półkowców dźwięk jest nieco lepiej wyważony niż w podłogowych odpowiednikach serii R, gdzie jednak dominuje ton niski. Tutaj otrzymujemy produkt nieco lżejszy brzmieniowo i z większą przestrzenią niż choćby w R600F. Bas nadal jest mięsisty, jednak trzeba zaznaczyć, że nie aż tak nisko schodzący jak w RP600M2, co wydaje się dość oczywiste, bo zastosowano tu inne przetworniki niskotonowe. Przekaz jest jak zawsze u Klipscha dynamiczny i pełen energii i momentami nawet agresywny. Słuchanie i testowanie najnowszych kolumn Amerykanów sprawiało mi naprawdę wiele radochy, ale chyba najlepsze jest w nich to, że cokolwiek do nich nie podłączyłem, grało świetnie. Hulały pięknie z Cambridge'em Audio, Marantzem, Emotivą, a nawet z maluszkiem Wimamp. I uważam, że za tak niską kasę otrzymujemy naprawdę solidny kawałek sprzętu. Jak zawsze zapraszamy na odsłuchy do Bydgoszczy.